Witam, dzień dobry. Z tej strony Wiktor. I tak, nie było mnie całe 2 tygodnie. Za co przepraszam. Ale już jestem, nagrywam dla was filmik. I tak, nagrywam to ziemniakiem, ponieważ nie mam teraz innej opcji. Ale jest super. A więc temat na ten tydzień to tranzycja przed hormonami. Jak pewnie wiecie, nie jestem na testosteronie. I... no, pewnie długo jeszcze poczekam na testosteron. Pewnie tak z 3 lata lub więcej, ponieważ Polska. Także ogólnie moje życie jest dosyć zabawne. Ogólnie moim zdaniem tranzycja przed hormonami jest dosyć ciężka. Chyba, że masz dobre geny. Wtedy może wyjść tak, że twój passing będzie lepszy. Ale ja tak nie mam na przykład. I no, wyglądam tak, jak wyglądam. A więc według mnie najważniejsze, na czym powinniście się skupić podczas tranzycji przed hormonami, to włosy, stylizowanie włosów i tak dalej. Według mnie to jest no, dosyć ważne, ponieważ no... czasami włosy mogą spowodować, że wyglądacie bardziej męsko, ale czasami mogą też spowodować, że będziecie wyglądać bardziej kobieco. Także, no, według mnie to jest ważne. Drugą taką rzeczą są ubrania. To też, no, tak naprawdę każdy ubiera się tak, jak chce, ale... jeżeli, no, po prostu chcecie, żeby wasz passing był lepszy, no to... polecam ubierać się w męskim dziale, ponieważ czemu nie? Trzecią rzeczą jest ogólnie nasza twarz, ponieważ no, niektórzy mają bardziej damskie rysy twarzy, ogólnie to zazdroszczę osobom, które nie mają damskich rysów twarzy. Ja na przykład mam i jest to dosyć problematyczne. Czasami ogólnie takim osobom polecam na przykład malowanie się, ale nie malowanie się w sposób taki, wiecie, chodzi mi o konturowanie głównie w sposób męski, jeżeli mogę tak to nazwać. Tak, ponieważ to często może pomóc. Ja czasami to robię, ale w sumie nie umiem używać kosmetyków, także no tak. Kolejną rzeczą jest głos. Głos też jest dosyć ważny, ponieważ możecie wyglądać męsko, ale głos może was zdradzić. Ja na przykład tak mam, że nawet jeżeli zdarzają się mi takie dni, że wyglądam super męsko, jest fajnie i w ogóle, to mój głos czasami mnie zdradza, więc no, wolę się nie odzywać. Ale tak, w ostatnim, nie wiem jakim filmiku, ale mówiliśmy no, o tym, że można obniżyć głos, da się obniżyć głos, ale to też nie jest takie łatwe zawsze, ponieważ no, nie wiem, wydaje mi się, że każdemu to idzie inaczej. Ostatnią rzeczą jest klata. Dokładnie to spłaszczanie klaty. Najlepiej tym czymś, czyli binderem. To też może dużo pomóc, ponieważ no jednak jeżeli ktoś ma większą klatkę, no to będzie to zauważalne i no passing tych osób nie będzie tak dobry. Tak, dodam jeszcze, że można sobie budować mięśnie przed hormonami, no myślę, że to też jakoś w jakimś stopniu spowoduje, że passing będzie lepszy. Na przykład samymi pompkami wasze ramiona mogą stać się trochę szersze.
co spowoduje, że wasze biodra nie będą wydawać się takie, no, szerokie. A najczęściej, no, no często jest tak, że jednak trans chłopcy mają dosyć szerokie biodra. Nie mówię o każdym, bo no, każdy jest inny. Ale tak, ważną rzeczą też jest coming out. Myślę, że bez chociaż jednego coming outu w swoim życiu się nie obejdziecie. Ponieważ no jest to ważne, ponieważ no tak, nie umiem mówić. Ale o co mi chodzi? Jak chcecie zacząć hormony, no i wasza rodzina o tym nie wie, no to będzie trochę ciężko, ponieważ jak spotkacie się później z tą rodziną, kiedy już zaczniecie te hormony, no to mogą się lekko zdziwić. Więc myślę, że dobrym pomysłem jest powiedzenie swojej rodzinie chociaż o tym, że macie taki plan. Nawet jeżeli nie zaakceptują was jakoś, to wystarczy, że im to powiecie, ponieważ no wtedy nie będą aż tak zdziwieni. Chyba o to mi chodziło. Okej, myślę, że nic więcej nie mam do dodania. Także dziękuję za oglądanie. I widzimy się za tydzień. Mam nadzieję. Pa!